Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitro, zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzicie po raz kolejny Fans Create Origins. W poprzednim odcinku udało nam się zrobić parę zadań pobocznych. W dzisiejszym odcinku mam plan zrobić zadanie Pożary w Dionysios, gdzie to mamy jako nagrodę tarcza unikat, jak i jest to zadanie na 37 poziom, gdzie to mamy 4500 expa nagrody, więc będziemy mieć już 37 poziom. I też mam zamiar w dzisiejszym odcinku pokończyć te dwa zadania, które mam aktualnie w dzienniku aktywne i potem zobaczymy, co będziemy dalej robić, ale jeszcze nam został obszar Syrenejki, przy czym jeszcze mamy tam parę zadań w Górach Zielonych, jak i obszar Nitri. What should we do? I am armed too. We are not in any danger. Be calm. I am Bayek, a Magi. A real Magi. Not a Philakitai, I hope. I'm Zahra. This was my farm. Who burned it down? Hordes. The naked Iadets trying to drive us out. They are lucky I wasn't here. I would have spread their guts across my fields. I am going to warn my Greek neighbor. His farm might be next. Please join me. I will follow you, Zahra. We have to protect this land. Yes. It is rich and fertile and worth fighting over. Like me. This farm isn't far from here. See if you can keep up, Magi. What brings you to the Fayum? We get few visitors this way. Magi especially. I am hunting murderers. You came to the right place. Full of dogs worth killing. The Fayum is not the oasis it once was. How long have your farms been getting burned? Since the dawn of the new Ptolemy. Most of the farmers, they could not fight back and got pushed out. My family was amongst those who fought. The struggle became our way of life. I fought so much I forgot to fall in love. I am a romantic though. My father wanted me to marry and give him lots of grandchildren. Gods! I do not suppose your Greek neighbor is harboring these fire bandits. That would make things simpler. But no, those are definitely uninvited guests. Keep a safe distance. I'm going to... Nek, no! You are not! You keep a safe distance. I will be amidst the blood splatter. A farmer warrior with a Duat wish. Fine. Let us dance together. Zobaczymy, co będzie... Chodziło w tamtym zadaniu, ale... Pewnie na zabójstwie podpalaczy. Czyli pewnie kapitanów tych gości. You will not escape. Łatwo. No, akurat mam już ich gdzieś. Opuść konflikt, no pewnie. Ja wiem, że na razie go zostawimy tutaj. No, zostaw go. I spróbujmy ich akurat z łuku potraktować. Że ten zasrany konflikt anulować. No. Wreszcie. I mamy porozmawiać. Zahra. That was frightening. Nek! Bion, we cannot live scared. You must fight back. You truly are a gift from the gods, Zahra. I tell all my Greek friends of Zahra, a warrior farmer. We need to find the bandit's nest. I might know where it is. Servants track riders coming south from the White Desert. There is nothing out that way except some ruins. And they mention the name Son of Ra. I think he is their leader. Son of Ra? He will soon be the son of nothing. Into the desert we go, Bayek. We need to get moving. It's a long damned way. Okay, let's get there.
Ja przecież na tej pustyni już byłem i chyba widziałem nawet te ruiny. Nie jestem pewny. A tu. Znajdź zabij dowódcę bandytów. I to chyba będzie koniec zadania. Chyba że gdy zabijemy tego dowódcę bandytów, znajdziemy jakąś notatkę, która informuje o tym, że jest jeszcze drugi przywódca bandytów, albo jakiś rozkaz typu ataku na tego. Tego greckiego posiadacza tego terenu. Pewnie tak by było. No zobaczymy, to jest 4,5 tysiąca expa. Nie rozumiem za co. Za zabicie paru przeciwników i tyle. Tu mi akurat bardzo to nie pasuje. I kolejna zasadzka, no dobra. No zobaczymy, ale kurczę. Jest, jaka piękna jest ta gra, naprawdę. Dziwne, że ta... Kira? Nie, Zahira? Czy jak ona już tam miała? Nie jedzie za nami, chyba że ona jakąś inną drogę wybrała. Tak, byłem już tutaj, przejeżdżałem, pamiętam. Miałem mówić, że są jakieś ruiny. A akurat żadnych przeciwników tam chyba nie było, z tego co pamiętam. Może bardziej po cichu bym spróbował tutaj to zrobić. Typu wejście od dołu i od razu zabójstwo tego przywódcy zamiast jego pachołków. O, jest za nami, okej. Old mementos and trinkets. These look personal. All of them are marked by fire. Hey, what? Stop! You! 39, ciekawe. O cholera. Jak ci zmieniało broń, dobra? Tak, pięknie. O nie! Ja nam zadaję. O, czemu tam tego bliższego mnie złapało? To było już dziwne. A to podpalenie jest akurat bardzo przyjemne. Dobra, ostatni nam tutaj został. Dużo przedmiotów w sumie. Has been giving orders from prison. He's being held by soldiers at a nearby caravanserai. He has been ordering the burnings. He thinks he's a god and invincible. Then we'll make the naked Iadet bleed and prove him wrong. Oil and lots of it. This is how they are starting the fires. Może jakieś skarbiki tutaj mamy. W sumie mogę tutaj jeszcze na chwilę dłuższą zostać. O, i akurat mamy skarbik. A 39 poziom tutaj trochę zaskoczył tych przeciwników. A akurat to nie było jakieś wybitnie ciężkie do zabicia. Dobra. Ostatni skarbik, zrobione. Włócznie, no może być. 450 tylko. Nie cieszy mnie za bardzo. Teraz muszę dotrzeć tutaj, gdzie mamy oczywiście pana łowcę. Mam nadzieję, że on mnie nie wywęszy, tylko że musi mnie od razu, że musi mnie zauważyć, żeby móc zacząć mnie gonić, bo inaczej to byłoby trochę nie fair. Gdybym był w pobliżu, od razu mógłby mnie, że tak powiem, namierzyć. Pół kilometra, no dobrze, może przy okazji jakiś kołczan znajdziemy, bo jednak ten lekki łuk jest wybitnie dobry. Nowe miejsce? A, ten dom od razu, dobra. Możliwe, że po tym zadaniu od razu będziemy mieć ten 37 poziom, więc będziemy mieć 4 punkty umiejętności chyba do wydania, bardzo dobrze. Spróbuję od razu zabić tego przywódcę bandytów, czyli Synara, bez wdawania się w zbytni konflikt, ale przydałoby się na pewno, kurczę, trochę tych strzał odnowić, bo jednak bez nich może być lekkawy pan problem. Zobaczymy. Akurat ciekawy był tam ołtarzek tych dwóch gości, którzy byli tam, nie wiem, modleni, czy jakby tego inaczej nie odbierać. Ciekawe to było. To mnie to zaskoczyło, że od razu była interakcja i nas tam ten pseudo przywódca nie nakrył. Ale wiedziałem, że tak będzie. Że jednak, no okazuje się, że mamy jednak innego przywódcę, który jest tym prawidłowym, którego będzie trzeba zabić. I zobaczymy, co dalej tutaj wyjdzie, ale no, trochę mi już nie pasuje. Zobaczymy, na ile gwiazdek będzie w ogóle to
ten obóz. Okej, koło lwów jest. Może spróbowałbym je uwolnić, albo Lampartu, bo w sumie lew i Lampart ma ten sam lucik. Zobaczymy, na ile gwiazdek jest w ogóle ten obóz tutaj. Ale powiedziałbym, że chyba na dwie. No to okej. Myślałem, że na trzy, jak to jest zadanie poboczne, takie dość skomplikowane. I was asleep in a mound of dirt. Now I rise from the buried earth. That crazy is not right in the head. Did you see his eyes? Do you think he's really the son of Ra? He is a dangerous little madman. But he has got his own private army. They do whatever he says. I'm more scared of what they will do next. Somehow he's still communicating with them. Would a normal man do that? Okej. Pierwszy raz będzie rozmawiał z normalnym NPC-tem. Wow. You die easily for a god. I am nobody. Nobody. But when the son of Ra stands on the mountain and says, do it, it gets done. Next, you told them to murder. I am not sorry. Is Bayaka Siwa sorry? I lost my family. You lost your family. We have the right to do anything we want to anyone. No, we are different. You burnt farms. You killed innocents. You're insane. Hypocrite. Yeah. You can pile up 1,000 dead bodies in front of me. It doesn't change me. The world will burn. The Order won't save it. You will burn with it, Magi. May you walk the land of the Duat. He is dead. I should tell Zahra. To było przezajebiste. O cholera, jasno. Czemu więcej takich rozmów nie mieliśmy do tej pory? No jedynie z tymi głównymi przedstawicielami tych członków zakonu. A tak to z nikim innym. Jezus, jak to było prześwietne. Kurczę. Spróbuję może tędy poprzechodzić. Aby to był już koniec tego zadania, bo kurczę, co tutaj jeszcze mogło się więcej dziać? Oby nic. Bo jeszcze jedno zadanie mam w planach zrobić. Jak nie lepiej. Nie, no jedno raczej. Son of Ra is dead. It was disturbing. His madness almost made sense. If you stare deeply enough into any madness, there is a logic. So what now? The fires are stopped. Your farms are safe. I don't know. I am hungry though. Now we return to the farm to feast in peace. Is that an invitation? You are the major. You figure it out. My gate is open and my fruit is sweet. 4500 ekstra za zadanie, które zajęło, nie wiem, 10 minut maksymalnie. Szczerze, jedno z lepszych zadań, jakie do tej pory było. O, i tarcza jakaś. No dobrze, zadania poboczne. Demony na pustyni. O, to muszę zrobić, to mi tak ciekawi. Chciałem to. Coś tam chwały. Pokusa chwały chyba tak się nazywało. Ale na razie to może zająłbym się tymi demonami na pustyni, bo to mnie bardzo ciekawi. Pewnie będzie chodziło o jakąś Fatę Morgana, tak mi się wydaje. Bo raczej demonów tutaj nie będzie, chociaż kto wie. No tego brązu mam bardzo dużo. Brakuje mi trochę tego żelaza chyba. 4 punkty aż. Co by tutaj zrobić? O, to może być ciekawe. Pyk. No i to za 3. Po skrytym zabójstwie z łuku masz jeszcze 3 sekundy zwolnionego tempa, póki nadal celujesz z łuku. O, to jest bardzo przydatne. No dobrze, niech już będzie. To tak, ta pustynia jest... tutaj już?
O cholera, to zajebiście, że od razu tutaj. Nawet nie zauważyłem, ile mamy metrów, tylko uznałem, że to zrobię, bo już nie miałem czerwonego znacznika poziomu. I saw the beast with my own eyes. Demons, 20 hands tall with cruel forked tongues and black skin. Their eyes burned me. Everyone is gone. The monsters took them while we farmed. Gods, save us! What happened to you? We were all attacked by demons. They took the boy. What boy? Why didn't anyone stop them? I tried. I am just a farmer, no warrior. The boy was mad. He thought he could fight the demons. He is just a boy at the broken tower. I ran away. I am... A ruined tower. I cannot leave the boy alone in the desert. I must find him. No, te zadania poboczne już mi się coraz bardziej podobają. Cholera! Tam jest ta ruina chyba. Kurczę, bardzo ciekawa sprawa. Czemu te zadania były na tak wysoki poziom? Że jakby one normalnie były dostępne? Jezus! Jeszcze lepiej by mi się grało, ale no dobrze. Jeszcze mi ciekawie tam to zadanie w Cyrenie. I to zre... Definitri, ale zobaczymy te demony. Może o hieny chodziło? Nie no, na 20 to oni mówią, że były wysokie. Jezus, jak mi się straszył. No, mamy hieny, z której będzie miękka skóra dostępna tutaj. This must be the ruined tower the madman spoke about. Not all of his story was insanity then. Oczywiście konflikt. Boy, what are you doing out here alone? My business is my own. Why is a protector coming here? There are rumors of disappearing villagers, demons, and a missing boy. Our village did not disappear. We were taken by bandits. I am the only one left. But I am going back to save my father. If you go into the desert alone, you will die. Then I die. I can do nothing else. You are brave, but foolish. A son's duty to his father is to live. I cannot let you go alone. The wind is picking up. Not good. Come if you want to. My duty is to save my father. You are just a boy, but you have the conviction of a man. Your father would be proud. We have to hurry. The desert will take us if the hyenas do not find us first. Follow me. Kurde, sądziłem, że to będzie faktycznie jakiś wątek demonów. Ach, cholera. Szkoda. Sandstorm! You must face it straight on! I don't have the time to wait. Your father! Are you certain he lives? No. But I have to try. My mother passed many floods ago. I do not remember her. My father raised me alone. I have to return his horse to him. Alive or dead, he will need it in the afterlife. If he lives, I will save him. If he does not, I will honor him with my death. And we will ride through the field of reeds together. Dajcie mi skórę. Petniki. What do we have here? We must go. Ukończone. Boy, you must stay here. Teraz tak, zadania poboczne, demony na pustyni. Okej, jest dobrze. Saving my father is my duty, not yours. I am not a boy. I am Rahotep of Dionysios, and I am going. I am Bayek of Siwa, and I will not take you into danger. You are not taking me. I am taking myself. Ah, damn you, Rahotep. Should have tied you to a tree. Już tak się cieszyłem tym zadaniem.
Yet I have answered all your questions truthfully. I am going to save my father. You have no duty here. You cannot forbid me anything. I am not your son. You are not the only one with a duty. I am a Magi, and my duty is to protect. Magi? There are none of you left. Just Vilakes who sack our villages and kill our mothers. Protectors are corrupt. We need new Magi. New protectors. We need people and Magi to be as one, Rahotep. I don't see it. Is the goddess the answer? Cleopatra? I cannot say for certain. But someone has to do what the Magi did. Honor and Egypt are both dying. I will have children and teach them, so that honor will live on in them. Stay low. We're near the bandit camp. Their guards can see us. No, skończysz już płynąć? Rahotep, my son was like you. He also fought a man's battle, and died doing it. Would you stay hidden? All right, Bayek. I will listen to you in this. But if you fall, I will take your place. See the lookout tower there? The guards from time to time abandon their posts to piss. We can pass through then. You have an eye for strategy. Your father should be proud. Now keep to the shadows and wait. You there! The guards here are vigilant. Call me crazy, but I think something is close. Nie ma nic w pobliżu. Spokojnie. Could be. Gdzież on jest? Tu. Dobra, w niewoli. Czekałbym może, aż ten gość tutaj podejdzie, albo... Hey now. No sam może do nas podejść. Nie ma akurat problemu. Tak po kolei damy radę ich chyba wyeliminować. Znajdź i uwolni chłopów z Dionisos. No dobrze. Spróbujmy jakoś po cichu przemknąć. Może da radę. Tutaj mamy ich bardzo dużo, nie chcę się z nimi walczyć. Wolałbym 40. Ja pierniczę. 3 poziomy wyżej. Tego kapitana. Pół HP mu tylko zadam. No, ciekawe. Breathe deeply. Enjoy your final minute. Okej. To jednak nie damy rady po cichu tego zrobić. Cholera. O nie, no on ma już wykończenie. Po co ja to zrobiłem? Drugi, 41. No, fajnie. Szybka adrenalina. 400 tylko? Krwa. No to są już jakieś żarty. Ja pierniczę. Oj, oj, dobra, dała radę niby. Prawie ich pozabijać, jeszcze ostatni nam został. Villagers,
Let's go. Zawsze muszę się przeliczyć. Tutaj jest chyba ostatni. Przecież ja na niego wziąłem skrytą eliminację. Czemu mi tego nie zaliczyło? No kurczę, no podnieś aż to. 4 drachmy, no może być, i tak nam się przydadzą. Otwórz. A, już są uwolnieni, no dobrze. We need to leave this area. Quickly, this way. They left horses over here. Hurry, let's go. To się tutaj zostawili konie, tak? Chyba o to im chodziło. To jednak nie ma koni. Chyba że gdzieś dalej, ale nie wydaje mi się. Łódka niby jest, to może tą łódką dadzą radę jakoś. Aha. Się przedostać. No, czy skrypt nie za... A, no oczywiście, no za szybko wszedłem, no pewnie, no nie mogą za mną iść. Rahotep, you are alive! Is everyone okay? Where is my father? Rahotep, I'm sorry. The demons took him to their crocodile pit. How can anyone fight them? Demons do not bleed as these do. Listen to me. Each of you owes your life to my father. Turo, remember he took a lashing to protect your daughter's honor. And you, remember he crossed the desert to get your sick father a healer. Now my father needs you. If he lives, we save him. If not, we avenge him. Either way, we fight. Truly, you are your father's son. You are right, Rahotep. Demons or not, we will follow you. Are we ready? We have been ready since the day the demon bandits attacked. We ride to save my father! And may Amun ride with us! Here! You have my spear! No by to był już koniec tego zadania, bo kurczę, dużo czasu nam zajmują. Czyli co, mam rozumieć, że tak na przypale wjeżdżamy. Typu, pyk! To ma... Jezus, ile strzał trzeba smarnąć na tego kapitana. O nie, konie. Okej. No ileż on ma tych tarcz? Tak denerwuje ta gra czasem. 5000 obrażeń prawie. Czemu ja tam temu kapitanowi nie mogę tyle zadać? Who is there? What is happening? No more! Please! Who are you? Why are you here? A friend. Can you walk? We need to get you out of here. I don't think so. I can't see. They tortured and blinded me. There is a dock outside of the camp that is safe. What a clean shot! Chyba jest bezpiecznie na razie, tam widziałem chyba z 3 łuczników jeszcze. Na szczęście nie przerwali nam noszenie tego Rahotepa, dokładnie. Oh. Father, you live! What's wrong? The demons have taken my eyes, but they could not take my son. You saved me, Rahotep. He saved us all! He slew 5 of the demons alone, I saw it! Rahotep, you are a man today. You have earned your horse. I can no longer lead. You must lead us now. Father, Bayek of Siwa is also here. He fought with us.
You will always be honored at our village. We will make a feast tonight. Will you join us? Your son is brave. I'm glad to have helped him. Though I doubt he will need help in the future. He will lead you well. Now, I must go to hunt my own demons. Kurde, bardzo fajne zadanie. Ale czemu to zadanie było tak długie? I dało nam 3000 expa, a poprzednie zadanie, które dzisiaj wykonywaliśmy w sumie, było bardzo krótkie w porównaniu do tego i dało nam 4500 expa, czyli połowę więcej. Trochę tego nie rozumiem, tak szczerze. To tak, jeżeli chodzi o aktywności poboczne, to w dzienniku nam dużo nie zostało, ale tutaj mamy aż dwa zadania. Sojusz rebeliantów, to mnie trochę ciekawi. To chyba było to zadanie, gdzie jakiś gościu był wieziony. Gdzie gościu był wieziony tym powozem takim i chyba coś tam krzyczał, tak mi się wydaje, bo pamiętam, że w tej okolicy to było. Myślałem, że to było zadanie okresowe, jak widać to nie. Tutaj u góry nic już nie mamy, nic się nie pojawiło, na szczęście póki co. Więc tak na podsumowanie nam zadanie zostało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. 12 i tutaj jest 13, 14. 14 zadań na mapie nam zostało. 14 na razie dostępnych. Tutaj mamy niby światła wśród piasków. To zadanie jest dziwne, bo trzy zadania mają taką samą nazwę. Zobaczymy, o co chodzi. Zostało coś około 14 zadań, z czego tutaj pobocznych nam zostało jedno, w sumie dwa, które możemy zrobić. No dobrze, więc w takim razie póki co dokończymy ten odcinek. W następnym odcinku będziemy dalej kontynuować wątek poboczny.